Tria Crimson Tide, rozdział trzeci, Wellsprings. Kucyki, jakież one szlachetne, jakże chętne do poświęcenia kogoś innego. Hej, pustkowia, tutaj Cloudwager, wasz gospodarz. Słuchajcie w tej Stalingrad Radio. Dzisiejsza prognoza pogody nie jest zbyt obiecująca, kochani. Nasi wspaniali podniebni gospodarze z enklawy na pewno się cieszą, bo zbliża się zima. A to oznacza, że będzie coraz więcej dzikich chmur nad naszymi kochanymi pustkowiami. Duże skupisko burzowych chmur kieruje się na wschód, w stronę długiej 17. Osady takie jak Wellsprings i Goodwill powinny się przygotować na zimne opady deszczu. Wystawcie koniecznie beczki na deszczówkę, bo chmury wydają się być zdrowe. Pamiętajcie jednak, żeby zawsze przeprowadzić badania. Nigdy nie można być pewny tego, co przychodzi z nieba. Gdy żyłam w stajni, nigdy nie spodziewałam się, że przyjdzie mi odebrać życie. Marzyłam o zostaniu matką, wychowywaniu swojego źrebięcia razem z Cold Brew. Byłam technikiem i naprawiałam terminale i niczego więcej do szczęścia nie potrzebowałam, prócz mojego ukochanego dziecka. Czułam się, jakby moje marzenie zostało wywinięte na drugą stronę i pozostawione do wyschnięcia, niczym stara skarpeta. Nie zostałam matką, nie czułam rozwijającego się we mnie życia i nie dałam temu światu kolejnej istotki. W zamian zabiłam. Zamiast dawać życie, odebrałam je obcej, myślącej istocie. Stałam nad wciąż ciepłym ciałem wilka i nie wiedziałam, co się wokół mnie dzieje. Dopiero po chwili, która wydawała się trochę wiecznie, trafiło do mnie, co zrobiłam. Rozpłakałam się, cała obolała, ledwo oddychając i słaniając się na nogach. Usiadłam obok wilka i zaczęłam szturchać go kopytkami. Może wcale nie umarł i da się mu pomóc? Niestety, nie reagował, a dziura w jego czole i trzy w jego boku krwawiły, choć nie chciało się to jeszcze przebić do mojej psychiki. Ja trafiłam go tylko raz. Ostatnim strzałem, gdy był przy mnie, klacz z klifu trafiła go trzy razy w bok, ale to mój strzał go zabił, a jego pęd pozwolił mu jeszcze złapać mnie odruchowo za szyję. Osunął się ze mnie, a potem po prostu był płacz i przerażenie. Nie wiem, ile czasu przy nim spędziłam, ale wreszcie ruszyłam w dalszą drogę. Czułam się brudna, zmęczona, spragniona i głodna, ale najbardziej doskwierał mi brud, zarówno ten fizyczny, jak i ten, jaki wdarł się w mą duszę. Tego dnia było już za wiele. Krzyczałam za tamtą klaczą w prochowcu, ale nie chciała się zjawić, byłam sama. Skupiłam się na ostatnim, co powiedział mi Cold Brew, na biegu. Nie był to może prawdziwy galop, czy nawet bieg, bo moje zmęczone mięśnie niemal płonęły żywym ogniem, ale brnęłam naprzód, wiele razy przewracając się i szlochając przy tym. Cel na mapie Pilkolta nie był tak daleko, tam na pewno znajdę pomoc. Nie wiedziałam, czego się spodziewać po Wellsprings, ani w ogóle po jakimkolwiek miasteczku na powierzchni. Wyobrażałam to sobie jako stajnie, tylko bez dachu i korytarzy. W dużej mierze było to właśnie to, ale nie spodziewałam się ceglanych murów naokoło i dwóch bram wjazdowych. Nad obiema bramami górowały stróżówki, kryte drewną i blachą falistą, zmurszałymi i przerzawiałymi do granic możliwości. Samo miasteczko zbudowane było na drodze, czy raczej po jej bokach. Miało ceglano-drewniane budynki z dachami krytymi blachą, duże pole namiotowe wewnątrz murów i wyznaczone miejsce mniej więcej w środku miasteczka, gdzie budynki tworzyły krąg wokół drogi, tworząc jakby przekreślone linią koło. Nabrałem nowych sił i poczłapałam jak najszybciej mogłam w dół opadającej drogi. Nie minęła godzina, gdy byłam pod bramą zamkniętą. Popatrzyłam w górę ku stróżówce. Niebo powoli ciemniało, zwiastując niezwę odległym już noc. Brzydkie chmury zbierały się nad miasteczkiem. Były ciemne, prawie czarne. Hej, hej, jest tam kto? Zawołałam do stróżówki. Po chwili usłyszałam szuranie, jakby krzesła i zza krawędzi wychylił się zaspany brązowy kucyk ziemny w kołupońskim kapeluszu. Znad jego barku wystawała lufa karabinu. Czego?
— spytał zirytowany, ewidentnie wyrwany przeze mnie z drzemki. — Jaki interes? Skąd jesteś? Położyłam po sobie uszy. Nie podobało mi się, jak się do mnie odzywał. Poza tym, ja chciałam tylko pomocy. — Proszę, ja i mój chłopak zostaliśmy wyrzuceni ze stajni. Porwali go. Wyłkałam, jak się tylko dało najżałośniej, próbując wywołać w nim poczucie winy. On tylko na mnie spojrzał i przyglądał się z góry. — Proszę, pokaż lewe kopyto i boczek. Zdziwiła mnie jego komenda, ale zrobiłam, co mówił. Widok mojego Pip Colta i żółte 69 na moim granatowym kombinezonie zdawało się go interesować. Och, Celestio i Luno w niebiesiach. Dawno już nie było nikogo z 69. Hej, Keihain, otwieraj, Lightsaber ma nową klientkę, krzyknął do kogoś wewnątrz dworu. I po chwili ze zgrzytem drewniane wrota, obite tą samą falistą blachą co pół miasteczka, uchyliły się przede mną na oścież. Dziękuję, krzyknąłem do niego i wtruchtałem do środka, wierząc w bezpieczeństwo, jakie mogą dać mury. Keychain zaczął popychać bramy do zamknięcia, gdy już przez nie przeszłam. Był bardzo umięśnionym różowym kuckiem ziemskim, z niebieską grzywą i z dziurką od klucza, jako uroczym znaczkiem. Brązowy kut z góry zszedł szybko po schodkach ze stróżówki i wysłał na górę Keychaina, a sam stanął przy mnie, poprawiając karabin na swoim siodle. Nigdy wcześniej nie widziałam, żeby ktoś bez munduru ochrony nosił siodło bojowe, ale jak widać, tutaj nie było takich zasad. Stanął blisko mnie i czekał, aż ochłonę z nowych wrażeń. Po ulicy przechadzało się od budynku do budynku wiele kolorowych kucyków. Część z nich szła w stronę dużego budynku, niedaleko tamtego koła, które widziałam z góry. Większość z nich nosiła jakieś ubrania, kurtki, czapki, fartuchy, szaliki. Gdy na nie patrzyłam, czułam, że robi mi się zimno pomimo mojego kombinezonu. Miasteczko, mówiąc szczerze, śmierdziało. Czułam zewsząd dym papierosowy, zepsute jedzenie i rynsztok. Ruszajmy, Lightsaber z tobą porozmawia. Ma jakiś sentyment do stajennych kucyków. Strażnik był szorstki w obyciu i widać było, że nie pała do mnie jakąś większą sympatią. Rzucał mnie zlęknione spojrzenia, co sprawiało, że zaczynałam się go obawiać, ale nie zrobił niczego więcej, by mi dać do zrozumienia, że powinnam uciekać. Ruszyliśmy jak nakazał i po chwili przeszliśmy przez środek tego dziwnego okręgu. Na moje pytanie, co to, powiedział, że to rynek i żebym na razie się nie zatrzymywała, bo i tak nie ma tam nic dla mnie. Był bardzo niemiły. Stanęliśmy przed dużym drewnianym budynkiem. Był bardzo długi, z tarasem przed frontem, a dach miał kryty starą strzechą, wybijając się tym zupełnie od reszty miasta. Miał piętro, a w licznych oknach błyszczały brudne szyby. Do samego wejścia prowadziła żwirowana, zapuszczona dróżka, a nad głównym wejściem widniał szyld mówiący Wells Springs Motel. Strażnik wszedł szybko po dwóch schodkach prowadzących na taras i otworzył drzwi na oścież. Ze środka poczułam falę gorąca i usłyszałam w pełni stłumione dotąd głosy. Wrzawa nie była jakaś niesamowicie głośna, ale przypominała głos w godzinach szczytu na korytarzach w stajni. Zakręciła mi się w oczach łezka wspomnienie o miejscu, w które już miałam nigdy nie wrócić. Strażnik krzyknął w wejściu do białej klaczy o czarnej grzywie za kontuarem, że ktoś ze stajni ma do niej interes i wskazał mi ją kopytkiem. Powiedział, że to jest Lightsaber, o której wcześniej wspominał, i że ona się mną zajmie, a sam natychmiast ruszył z powrotem do bramy. Ruszyłam przed siebie, a drzwi zatrzasnęły się za mną. Kucyki na chwilę umilkły, patrząc się na mnie z zaciekawieniem. W większości nie były to przychylne spojrzenia. Byłam zdziwiona, że jest tutaj aż tak wiele ogierów, a tak mało klaczy. W stajni zawsze musiało być mniej więcej porówno ogierów i klaczy, by populacja mogła się spokojnie rozwijać. Lightsaber była jednorożcem. Jej sierść była mleczno-biała, a grzywa okazała się jednak nie być czarna, tylko ciemnozielona. Miała krótki, po ogierzemu przystrzyżony ogon i długą, prostą grzywę, zasłaniającą jej jedno oko i spływającą po jej karku. Te włosy, które miała z tyłu głowy, były na końcach zakręcone, w
więc podejrzewałam, że używała wołeczków fryzjerskich, by je modelować. Była niesamowicie zjawiskowa, choć poza loczkami z tyłu grzywy nie widziałam żadnej oznaki specjalnych zabiegów upiększających. Gdy zbliżyłam się do kontuaru, wskazała mi pusty stołek, na którym usiadłam. Był to jakiś rodzaj baru, a za nią na półkach stały butelki o różnych kolorach, różnych etykietkach i z różną ilością płynu w środku. Hej, witaj, odezwała się do mnie, a jej głos zdradzał wiek. Była starsza niż wyglądała. Jak się nazywasz? Farplug, odpowiedziałam po chwili wahania. Tamten strażnik powiedział, że się mną zajmiesz? Westchnęła cicho i podała mi szklankę. Po chwili nalała mi do niej wsparty coli z butelki. Jestem Whitesaber, mało mogę ci pomóc. Kochanie, mogę ci dać tutaj pracę, a mogę cię też skierować w jakieś miejsce, gdzie jakąś znajdziesz. Ile masz lat? Prawie 16, odpowiedziałam po chwili. Ale ja nie chcę pracy, ja potrzebuję pomocy. Mój chłopak i ja zostaliśmy wyrzuceni ze stajni. Po drodze spotkaliśmy karmazynowy przypływ i porwali Coldbrew. Rozmowy w barze zamarły, jakby nagle ucięły się wszystkie tematy. Whitesaber przeskoczyła spokojnie kontuar tak, że znalazła się po mojej stronie. Fioletowa aura otoczyła butelkę sparkle coli i moją szklankę i po chwili podeszła do mnie i położyła mi kopytko na ustach. Barakuda, przejmujesz bar! Krzyknęła do czarnej klaczki z różowym serduszkiem jako znaczkiem, która właśnie obsługiwała jakiegoś klienta, a potem wróciła uwagę do mnie. Chodź, porozmawiamy na osobności. Wskazała mi schody na górę i ruszyła, powoli oglądając się tylko raz, czy idę. Dopiero teraz zauważyłam w niej dwie rzeczy. Jej znaczek to była czapka kucharska, coś mi to mówiło, a na jej lewym kopytku był pipkolt. Ruszyłam za nią natychmiast. Gdy byliśmy na piętrze, otworzyła kluczem ostatnie drzwi w korytarzu i weszła do środka, a gdy ja za nią weszłam, powoli zamknęła drzwi i delikatnie, najwyraźniej, by mnie nie wystraszyć. Usiadła w fotelu przy oknie, a mi wskazała do usiądnięcia swoje łóżko. Było czyste, choć pościel była już zaplała od wieku, a poduszki były cerowane wiele razy. Na kredensie spod ścianą stało stare radio, które cicho grało muzykę z Stalingrad Radio. Usiadłam, a ona przelewitowała do mnie moją szklankę ze sparklecolą, a butelkę postawiła na stoliku obok siebie. Patrzyła mi długo w oczy, a ja nie wiedziałam nawet, od czego zacząć. Jej fiołkowe oczy wierciły swym spojrzeniem, jakby próbowała zajrzeć do samego wnętrza mej duszy. Kochanie, opowiedz mi, co się stało od początku do końca. Opowiedziałam wszystko. Ku mojemu zdziwieniu wiedziała, co to prawo płodności. Słuchała uważnie, gdy mówiłam jej o tym dziwnym miejscu zwanym cmentarzem i o tym, jak znaleźliśmy tamtego biednego policjanta. Opowiedziałam, jak przeszukaliśmy stację paliwową i jak spotkaliśmy pierwszego psa. Rozpłakałam się, gdy mówiłam jej o tym, jak złapały Coldbrew, a ona usiadła obok mnie i przytuliła mnie mocno, by mnie pocieszyć. Trwałam tak płacząc dłuższą chwilę, a ona wciąż przy mnie była i tuliła mnie. Posłuchaj, kochanie, bardzo mi przykro ci to mówić, ale nikt nie opuszcza niewoli karmazynowego przypływu. Jedyne, czego może być pewna, to, że żyje. Kucyki ze stajni są im potrzebne, czy raczej nasze pipbaki. Jakie pipbaki? Przecież te urządzenia nazywają się pipkolt. Coś mi nie pasowało, ale by z nich poprawnie korzystać, potrzebują kucyków ze stajni. Nie uda ci się go w pojedynku odzyskać, a jeżeli go porwali, to już jest w drodze do jego obozu pod Stalingradem. Nie chciałam tego akceptować. Chciałam biec za tymi psami i błagać, by mnie wzięły w niewolę. Chciałam być z Coldbrew. Ona wydawała się wiedzieć, czym myślę, bo ujęła moją głowę w kopytka i podniosła mój pyszczek, bym jej spojrzała w oczy. Te jej fiołkowe oczy, tak piękne i tak zmęczone, musiała widzieć w życiu niejedno. Nawet o tym nie myśl. Coldbrew poświęcił się, żebyś była wolna. Nie pomożesz mu, jeżeli teraz za nim ruszysz i dasz się złapać. Nic nie zrobisz w pojedynkę, a wierz mi, skoro zabiłaś wilka, będą cię szukać. Mogę ci tu dać schronienie, nie szanują, ale nie wolno ci się im pokazywać na oczy. Musisz być wolna i żyć, on by tego chciał.
Jak mogła mówić, że Cold Brew by tego chciał, skoro nigdy go nie spotkała? Byłam wściekła, ale i zrozpaczona. Gdzieś tam, głęboko w sercu, widziałam, że White Saber ma rację. Cold chciałby, bym była wolna i szczęśliwa, nawet bez niego, bo ja sama bym zrobiła to, co zrobił on, gdybym się tak nie bała i to mnie złapali. Chciałam ją uderzyć, ale tylko wtuliłam się w nią, znowu wybuchając płaczem. Muszę przyznać, że bardzo mi pomogło to, że po prostu za mną była i mogłam się jej wypłakać. Pamiętam, że to samo zrobił Cold Brew, kiedy umarli rodzice. Nie mówił, że będzie dobrze, bo wiedział, że nie będzie. Po prostu ze mną był i znalazłam w nim wtedy oparcie. Tak jak teraz, w tej obcej klaczy. Gdy już zabrakło łez, przyszła kolej na moje pytania. Słuchała mnie uważnie i odpowiadała na każde zadane pytanie. Dlaczego mi pomagasz? Głuptasie, a myślisz, że jaki numer miał mój kombinezon, gdy opuściłam stajnię? 69? Bingo! Wygrałeś kolejną kolejkę Sparkle Holly. Nalała mi do szklanki kolejną porcję. Na zewnątrz rozległy się odległe grzmoty, ale tylko za pierwszym razem popatrzyłam w tę stronę strwożona. Woda wydawała się kapać z chmur, jak przy pękniętym systemie przeciwpożarowym w korytarzach. To deszcz. Zdarza się czasami na pustkowiach. Najwięcej leje nad Kosmiconem, ale tam nad niebem włada enklawa. Czasami uderzy piorun, wyładowanie elektryczne, jak na cewkach Trotsli w generatorze na poziomie 6. Chyba, że w końcu udało im się przez te lata naprawić przewodnik. Pamiętam, że wiecznie spalały się tam wszystkie narzędzia elektroniczne. Nie naprawili, dalej strzelają tam łuki wyładowań. Powiedziałam spokojnie i patrzyłam teraz na nią czujnie i z zaciekawieniem. Czyli nie tylko mnie i Cold Brew wyrzucono ze stajni? White Saber westchnęła i wylewitowała z kredensu kryształową szklankę. Widziałam takie tylko w biurze nadzorczyni, więc naprawdę mnie to zdziwiło. Po chwili do szklanki dołączyła butelka brązowej, klarownej cieczy i nalała jej do połowy, a potem nalała drugą połowę ze Sparkle Holly. Przez chwilę raczyła się bukietem napoju, a potem napiła się i spojrzała na mnie z mieszaniną smutku i zawzięcia. Nie tylko was, ale w przeciwieństwie do mnie, ty nie wyszłaś sama. Prawo płodności to ułuda, Sparkluk. Klacze w 69 są tak płodne, jak tylko się da. Ogierom też niczego nie brakuje i ty i ja zostałyśmy oszukane. Wątpię, byś miała jakiekolwiek problemy z płodnością, powiedziała ze złością, choć czułam doskonale, że nie kierowała jej na mnie. Implantują niektóre klacze co jakiś czas, średnio co 5 lat, ale nie ma reguły, tak by nie mogły zajść w ciążę, a potem wmawiają, że to zaburzenia płodności, wyrzucają parę, może dwie, pod pretekstem eutanazji. Wszystko tylko po to, by trzymać kucki w przeświadczeniu, że ich płodność jest gwarantem przeżycia, że niepłodni nie mają prawa bytu. Gdy skończyła, wypiła duszkiem wszystko, co miała w szklance i z zarożowionymi policzkami westchnęła. Wydawało się, że też musi się wygadać. Ciebie wyrzucili całkiem samą? Spytałam w końcu. Tak, mój chłopak, Baton Bash, był w ochronie i jego nie obejmowało prawo płodności. Baton Bash? Wysiliłam swoją pamięć. Znałam skądś to imię. Tak, znałam. Jak nas wyrzucono, był aktualnym szefem ochrony i nie ma rodziny. Och, czyli oboje jesteśmy skazani na bycie bezdzietnymi. W każdym razie, jeżeli kiedyś zechcesz mieć rybaka, w tej mieścinie jest doktor, który już wyjął 2 implanty z klaczek z 69. Nazywa się Killer Dose. Ale moja rada jest taka, że powinnaś przynajmniej na razie zatrzymać ten implant, powiedziała poważnie. Dlaczego? Z paru powodów. Przede wszystkim dziecko na pustkowiu jest problemem. Ciąża jest jeszcze większym problemem. Poza tym niewykluczone, że kiedyś natrafisz na najeźdźców. Jeśli cię nie zabiją, to w najlepszym wypadku zgwałcą. Nie chciałabyś być ich niewolnicą i rodzić ich dzieci. Wierz mi, od ich niewoli lepsza jest śmierć. Drżałam. Ci najeźdźcy, słusznie zresztą, wydawali się straszni. Bałam się teraz nawet patrzeć na mury miasteczka bez innego kucyka przy sobie, gdy tak trwałyśmy w ciszy. Ucichła muzyka w radiu.
Witajcie, me drogie kucyki, tu Kladwaker. Podczas gdy wielu z was odczuwa burzę, mam nadzieję, że przekaźniki niwelują szum. Tak. Freestyle Leongrad Radio robi wszystko, by móc dotrzeć do was w całej okolicy. Nawet w tej chwili, gdy do was mówię, wielu awanturników podróżuje przez pustkowia i montuje nasze specjalne przekaźniki. Pamiętajcie więc, że jesteśmy otwarci na pomoc. Każdemu awanturnikowi gotowemu wziąć na siebie zadanie rozmieszczania lub naprawienia naszych nadajników, oferujemy nagrodę. Wystarczy, że zgłosicie się na placu stalowym w Stalingradzie do naszej siedziby, a wyposażymy was w podstawowy sprzęt i kapsle potrzebne do wspomożenia naszej sprawy. Sądząc po głosie, był niesamowicie podniecony perspektywą dania komuś pracy. A teraz trochę muzyki, ale nie wyłączajcie nas. Tuż po niej wrócimy z nowym odcinkiem Pustkowia Kuchni, naszej mistrzyni polowej, wyżerki White Saber. Długo patrzyłam ze zdziwieniem w jej oczy, a ona z każdą chwilą traciła nieco na rezonie. W radiu rozeszły się słowa piosenki Their Hands and Gentle Ponies. Ty jesteś tą White Saber z Gladia? Ty nie pozwoliła mi dalej zadawać pytań, tylko położyła mi kopytko na ustach. Tak, to ja. Nie czekała, aż skończy się piosenka. Z pół roku temu wybrałam się do Stalingradu, by załatwić sobie umowę z tamtejszymi karawaniarzami. Potrzebowałam paru dodatkowych kapsli, żeby przypieczętować umowę i usłyszałam, że ktoś z radia wyznaczył nagrodę dla kogoś, kto mógłby ugotować coś dobrego na bankiet. Jako że moim talentem jest gotowanie, a w 69 robiłam stówce, przerwała na chwilę i puściła mnie, głaskając mnie jednak na uspokojenie. To było miłe, prawie matczyne. Cóż, moja kuchnia spodobała się na tyle, że reżyser, czyli ten Cloudwalker, poprosił mnie, żebym nagrała dla niego paręnaście audycji i że zapłaci hojnie za każdą. Kapsli nigdy za wiele, a praca była łatwa, więc się zgodziłam. I blach, uderzyła kopytkiem o kopytko, imitując zderzenie. Publikując co tydzień zatrzymuję audycje. O ile pamiętam, nagraliśmy ich więcej niż paręnaście, więc wciąż ma wiele nowego do puszczenia. Niesamowicie było poznać kogoś, kto mógł chodzić za celebrytę. Tajni było takich osób mało i zazwyczaj trzymały się one swoich spraw. A tutaj proszę, znana i rozpoznawana klacz i miałam okazję być przez nią pocieszaną. Pomimo smutku, wydawało mi się to zabawne i nieco podniosło mnie na duchu, coś jednak nie dawało mi spokoju. Powiedziałaś, że psy potrzebują pipbacków, przecież to, co mamy na kopytkach, to pipkolty. Jest jakaś różnica? White Saber lekko westchnęła. Wyglądała jak ktoś, kto miło coś wspomina, bo na jej ustach zaigrał lekki uśmieszek. Ja mam pipbaka, a swojego pipkolta straciłam dawno temu. Nawet nie wiesz, ile się naszukałam dobrego technika, znającego się na pipbakach, żeby mi go uruchomił. Musiałam wyszukać styl Rangersów w Trottinghamie i dużo zrobić, żeby mi w ogóle pozwolili go zatrzymać. Techno zjeby jedne. Przekleństwo w jej pięknych ustach brzmiało wyjątkowo paskudnie i nie na miejscu. Otóż, partluk, pipkolty to podróbki, bardzo dobre i mocą prawie nie ustępujące oryginałom, ale wciąż podróbki. Nie wiem nawet dlaczego, ale tak mi powiedzieli, styl Rangersi. Przed wojną Stabiltek miało monopol na swoje innowacyjne technologie, ale nie wszystkim taki stan rzeczy odpowiadał. Umiała opowiadać, tego nie można jej było odmówić. Było wiele innych firm parających się technologią, a wiele z nich próbowało powtórzyć sukces Stabiltek. Rangersi mówili mi, że Barn Industries było megakorporacją wywodzącą się z Germanite, która zasłynęła z tego, że poza paroma własnymi, naprawdę dobrymi technologiami, wszystkie inne miała kradzione od innych firm i naraz produkowała bez licencji. Więcej mi nie powiedzieli, ale moja rada jest taka, jeżeli kiedyś dorwiesz sprawny pipback z swojej kopytka, wymień go za swojego pipkolta. Działają szybciej i są 100 razy bardziej trzymałe. Mój po prostu pękł w szczękach radigatora. Radigatora?
opowieściom o niezwykłych potworach zamieszkujących pustkowia nie było końca. Rozmawiałyśmy bardzo długo, a jej opowieści o podróżach, a była naprawdę w wielu miejscach i mówiła, że to nawet nie jest ćwierć okolicy i o tym, jak postanowiła pomagać wszystkim wygnanym z stajni 69, pozwalały mi nie myśleć o paskudnej sytuacji, w jakiej się znalazłam. Musiałam pogodzić się ze stratą ukochanego, z tym, że nawet z jej pomocą jestem zdana tylko na siebie i przyznać przed samą sobą, że moje dawne życie już nigdy nie wróci. Gdy tak opowiadała, jej program kulinarny w radiu został nagle przerwany. Popatrzyłyśmy zdziwione na radio. Nie brzmiało to tak, jakby po prostu uciekł sygnał. Ktoś uciął transmisję. Kochani słuchacze, tego jeszcze nie było. Mamy na linii rozmówcę. Głos z radia był nieoczekiwany. Należał do Cloud Walkera, ale był ożywiony do granic możliwości. Słychać było szuranie sprzętu, podniecone głosy w tle i lekkie sprzężenie zwrotne. Słuchajcie, kim jesteś? Po co do nas dzwonisz? Spytał, choć rozlegające się w powietrzu nikogo było nieco dziwne. Jestem Black Gallant. Zgłosiłem się jakieś 2 miesiące temu, żeby urwał na chwilę, a eter przeciął odgłos, jaki mógł wydać tylko strzelający karabin. Skubańce, no, miałem naprawić wasze nadajniki w okolicach Stable Ditch. Właśnie naprawiłem ten, pod który teraz podpiąłem się do was i mogłem wzmocnić swoje CB radio. Kiedy ujrzałem dość dużą grupę megakucy, z ich marszu wychodziło, że idą na Wellspring. Zająłem ich i próbuję ich wystrzelać, ale w końcu mnie dopadną. Możesz ostrzec z Wellspring, by się przygotowało? Jestem w Stable Ditch i megakuce niechybnie polezą dalej do Wellspring, jak już się ze mną rozprawią. Zapadła straszna cisza, a my usłyszałyśmy niesamowitą wrzawę i szuranie krzesłami i dźwięk tłuczonego szkła na dole. White Saber natychmiast wybiegła z pokoju, a ja za nią. Coś się działo w głównej sali, to coś gwałtownego. Stanęłyśmy zdziwione na schodach. Widok był szokujący. 10 kucyków różnych razy wieku stało pośrodku i sprawdzało swoją broń. Były tam karabiny, pistolety, okrągłe metalowe jabłka z różnokolorowymi paskami pośrodku, które musiały być granatami i czasami jakieś ostrze, miecz, pałka teleskopowa. Paru z nich sprawdzało zestawy CB radio przymocowane do jóg. Wyglądało na to, że szykują się do wojny. Co wy wyrabiacie? White Cyber była niepocieszona tym, co się działo. Jak to kolejne wrogie przejęcie, to was powywalam. Jakiś kucyk o czerwonej maści i białej grzywie wystąpił naprzód. Miał na sobie zutlały prochowiec, a na bojowym siodle przymocowany karabin z lunetą. Nie słuchałaś radia? Mega kuce, i tu idą. Stable Ditch jest godzina galopu stąd. Jeżeli podsfałujemy, będziemy tam szybciej. Wykrzyczał do niej i dopił swój napój, balansując szklankę na kopytku. Póki ten galant ich sobą zajmuje, mamy szansę na atak zaskoczenia. Dalej kuce, ruszamy. White Saber stała tam z otwartymi szeroko, ze zdziwienia ustami i patrzyła, jak ponad tuzin kucyków opuszcza jej przybytek. Sala prawie całkiem opuszczała. Klacz powłócząc kopytami zeszła na dół, usiadła na stołku i potarła kopytkami skronie. Niemożliwi są, była strasznie mrkliwa. Przyciągnęła do siebie magią jedną z nieosuszonych butelek, którą zostawił jakiś kucyk, pewnie jeden z tych, co wyszli, i przystała się do jej szyjki. Usiadła obok niej, a z radia za ladą dalej słychać było dwa rozmawiające ogiery. Przykro mi, galant, czy mogę coś dla ciebie zrobić? Cloud Walker wydawał się mu niesamowicie współczuć. W zasadzie, mój przyjaciel powiedział mi kiedyś, że jak umierać, to przy muzyce. Była taka piosenka Sweetie Belle przez wojny. Why don't you do right? W głosie ogiera czuć było zmęczenie, ale i lekką nadzieję, a także niesamowity smutek, gdy mówił o przyjacielu. Macie ją w repertuarze? Mamy. Oczywiście, puszczę ją dla ciebie, ale miej nadzieję. Ja mam nadzieję, że jednak z tego wyjdziesz. Ta, dzięki. Black Gallant bez odbioru. Szum utrzymywał się jeszcze chwilę, a po chwili odezwał się ponownie Cloud Walker. Jego głos zdawał się łamać, ale trzymał się dzielnie. Niech mi ktoś jeszcze powie, że pustkowia to nie miejsce na bohaterów. Ludności Wellsprings, uważajcie.
Megakuce to realne zagrożenie i może się do was zbliżyć bardzo szybko, jeżeli wasz stróż zawiedzie. Trzymamy za niego skrzyżowane kopytka i razem zaśpiewajmy dla niego w naszych domach. Why don't you do right? Jego głos powoli zaniknął, a po chwili z głośników popłynęła muzyka. Poznałam wiolonczelę i kontrabas, ale były jeszcze inne instrumenty, ale tym, co dominowało piosenkę, był niesamowity, kryształowy i zmysłowy głos Sweetie Belle, najwspanialszej piosenkarki z przedostatniego dnia. Ulewa za oknem przybrała na sile, jak gdyby przygotowywała się do zmycia krwi, jaką mieli przelać obrońcy Wellsprings. Gdy pierwsza fala jej humoru minęła, White Saber postanowiła pomóc mi w szybkiej edukacji dotyczącej życia na pustkowiach. Dalej zrozumieć nie mogłam, jak miała się natura handlu do pieniędzy, czy raczej kapsli z butelek i kluczyków od puszek. Rozumiałem podstawę, coś dawałam w zamian za coś, ale przerastało moje pojęcie, czemu akurat kapsle i kluczyki. Za to ich denominacja była ciekawa. Jeden kapsel wart był 4 kluczyków. Moim pierwszym odruchem było zdjąć kapsel z moich wspartych koli, ale gdy White Saber zauważyła, że chcę otworzyć drugą kolę bez wybicia tej pierwszej, natychmiast mnie powstrzymała. Co ty robisz? Sparkle kola nieotwarta jest warta więcej niż te kapsle z niej, opieprzyła mnie. Co? Ale skąd mogłam wiedzieć? Pytaj swojego Pipkolta, powiedziała, po czym chwyciła magią moje przedkopytko i podciągnęła sprzęt tak, bym mogła spojrzeć. Poklikała trochę przyciskami i pokręciła pokrętłami i moim oczom ukazało się coś, co nazywało się program sortujący. Nie umiała mi wytłumaczyć, jakim cudem mój Pipkolt albo jej Pipbag znają aktualne ceny i dlaczego podane są one nagle w kapslach, ale nie w kluczykach.
chociaż twórcy nie mogli przewidzieć, że staną się one oficjalną walutą. Jakim cudem mój pipkol przedstawił się z kartek złotych monet na kapslet po tym, jak wyszedł ze stajni i to bez niczyjej pomocy. Powiedziała tylko, że te maszynki już takie są i że na zdrowie wychodzi im ufać. Klacz kelnerka pożegnała ostatniego klienta i przysiadła się do nas w stoliku. Za oknem wciąż szalała ulewa, a woda biła w szyby, ale tu w środku było ciepło i sucho. Barakuda, polej sobie i opowiedz nam, jak tu trafiłaś. Sparkluk, przydadzą się różne opowieści o pustkowiu. Polały się whisky ze sparklukolą i świat wydał się nieco weselszy. Szłam i szłam i szłam, a droga się nie kończyła. Droga ciągnęła się i ciągnęła, a ja nie wiedziałam już nawet po co w ogóle idę przed siebie. Do przodu pchała mnie tylko obecność Koldru i jego zapewniający uśmiech. Ścieżka zakręcała i schodziła teraz zawijastami w dół, niczym wijący się wąż. Nim jednak dotarłam do połowy, skręciła powykręcany, skrutniały i zmurszały las, a brukowana droga zamieniła się w bagnistą breję. Po chwili przestała nawet być drogą, tylko stała się pustą ścieżką pomiędzy martwymi drzewami. Coraz ciężej było brnąć w brud. Wtedy jednak ujrzałam wielki księżyc i usłyszałem wycie. Obejrzałam się przerażona za mnie i usłyszałam grom i ujrzałam uderzający w bagno tuż obok mnie piorun. Niedaleko stały wielkie wilki, a w ich łapach były karabiny strzelające błyskawicami. Chwyciłam pistolet w magiczne uścizgi i strzeliłam do nich. Każde z nich umierało, wydając przy tym przeszywający, oskarżycielski skowyt rozpaczy i bólu. Zabiłaś ich. Odwróciłam się w stronę mówiącego Koldru. Chciałam go przytulić, wypłakać mu się w pierś, że nie chciałam, ale moje kopytka stały się wilczymi łapami, które rzuciły mu się do gardła i zaczęły go dusić. To twoja wina, wykrztusił Koldru, siniejąc. To przez ciebie. Czemu po mnie nie wróciłaś? Krzyknęłam. Dzień dobry, pustkowia. Tutaj wasz ukochany DJ Cloudwalker. Mam dla was dobre wieści. Nasze nadajniki w okolicach Stabledage nie dość, że przetrwały, to dostroiły się lepiej od tej burzy. Radio wypluwało z siebie słowa Cloudwalkera, a ja obudziłam się, pół leżąc na stoliku w rogu sali. Lekko bolała mnie głowa, ale pamiętam, że nie urwał mi się film. White Saber i Barracuda już uwijały się w barze, przygotowywały wszystko do rozpoczęcia dnia. Aleś długo spała, królewno, a jak twardo, musisz się nauczyć mieć lżejszy sen, bo cię byle na jeźdźca przeleci i nawet nie poczujesz rano. Nie wiem jakim cudem, ale śmiech Barracudy wydał mi się wręcz oślizgły. A tak w ogóle, zanim się dzień zacznie, dostaniesz fajne śniadanie. Szefowa coś tam już pichci na zapleczu i kazała ci powiedzieć, że pierwsze śniadanie u niej zawsze za darmo jest. Wydawało się, że Śka i gotowa na wszystko, co mógł w nią rzucić świat. Ja taka nie byłam. Popłakałam się i położyłem głowę na stoliku, ukrywając pyszczek w rękawach kombinezonu. Czemu nie wróciłam po Cold Brew? Wydawało się to oczywiste. Kazał mi uciekać, ale czemu nie wróciłam po niego, kiedy zabiłem tego wilka? Bo się przestraszyłam. Chciałam pomocy z miasteczka, ale tutaj mi powiedziano, że nawet nie ma sensu. Nie, nie zamierzałam się poddać, tylko że niepoddawanie się nie było łatwe. Płakanie i szlochanie było o wiele łatwiejsze, kiedy nikt cię nie gonił z bronią. Coś stuknęło przede mną na stoliku i poderwałam natychmiast głowę. Na talerzu było coś dziwnego. Pachniało pysznie i sprawiało, że burczało mi w brzuchu. Rozpoznałam tylko jedną część posiłku, a mianowicie ciemne, kruche ciasto, które okazało się chlebem, ale to okrągłe, białe coś z pomarańczową kopułką i jakieś tasiemki, brunatno-kremowe paski. Dostałam też jakąś szklankę z pachnącym sokiem jabłkowym. To akurat było mi najbardziej znajome, bo podstawowym napojem smakowym w stajni był sok z naszych jabłoni podziemnych. Co to jest? Pachnie pysznie. To kurze jajka sadzone i bekon ze świnek. White Saber przysiadła się do mnie i patrzyła zachęcająco. Ze świnek? Ale
Nawet nie próbuj, kuce jedzą też mięso i to od czasów sprzed wojny, a na pustkowiu nie znajdziesz lepszego źródła białka i węglowodanów. Jedz i nie marudź, zobaczysz, że ci posmakuje. Biała klacz sprawiała wrażenie takiej, co nie znosi sprzeciwu. Jednocześnie uśmiechała się życzliwie i od wczoraj okazała mi wiele współczucia. Poza tym, jak ma pełny brzuch, to mniej się kucyk smuci. Wtrąciła się jeszcze barakuda, zamiatając miotłą podłogę z przy stoliku. To mi w zupełności wystarczyło. Smutna czy nie, nie chciałam taka być. Smutna niczego nie wskuram. Nie smutna, na pewno zdobędę środki, by jakoś uratować kolbriu. Na pewno, księżniczki w niebiosach, jakie to śniadanie było pyszne. White Saber z chichotem zasłoniła się kopytkiem, gdy po pierwszym sensie rzuciła się do połaszowania śniadania, tak entuzjastycznie, że najprawdopodobniej postronni mogli dostać odłamkami. Nawet bekon, dziwnie pikantny i suchy, wydawał się nieziemsko wręcz smaczny. Zapamiętaj, Sparklok, że głód jest najlepszym kucharzem, zaraz po mnie. Moja gospodarz zachichotała rozkosznie, a ja popiłam śniadanie soczkiem. Na jakiś czas moje myśli zupełnie opuściły temat Holdgru. To nie tak, że go tam nie było, ale klaczki miały rację. Z pełnym brzuszkiem świat wydawał się lepszy. Niedługo potem zauważyłem jakiegoś kucyka siedzącego przy kontuarze i sączącego jakiś napój przez słomkę. Był ubrany w czarny płaszcz, prochowiec jak z filmów Noir i miał bardzo zniszczoną, spółowiałą, blond grzywę, pasującą do krótkiego ogona, wystającego spod półego płaszcza. Nie mogłam dostrzec, jakiej był maści, ale był na razie jedynym klientem w barze. Barakuda podeszła do jego mościa i stanęła za kontuarem, choć krzywiła się strasznie do niego. To było dziwne, bo do żadnego innego klienta wczoraj się tak nie odnosiła. Jeszcze czegoś chcesz? W jej głosie dało się wyczuć, że chętnie rzuciłaby jakimś niewybrednym epitetem, ale karcący wzrok White Saber ją powstrzymał. Jeszcze jedną krwawą maripony, odezwał się niesamowicie zachrypniętym, jakby dochodzącym ze starego pudła głosem. Ten głos, znałam go, przecież to on. Stałam i szybko podeszłam do kontuaru, usiadłam obok niego i popatrzyłam na niego. Gdy się przysiadałam, spojrzał na mnie i naraz spadłam z krzesła z przerażenia, zapominając nawet krzyknąć. Kucyk miał cofnięty nos, jakby zabrakło pod skórą chrząstki. Skórę miał wyschniętą i naciągniętą na wystające kości policzkowe, a czarne futro zmatowiało na jego pyszczku i miejscami zaczynało wypadać, ukazując siną skórę pod spodem. Jego oczy były świste, o pożółkniętych białkach poznaczonych siecią czerwonych naczynek krwionośnych i lodowo-niebieskich tęczówkach. Wraz ze swoją spłowiałą i zniszczoną grzywą wyglądał jak trup, prawie jak mumia. Jedyne, co wskazywało na to, że żyje, to właśnie szklące się oczy i nieco spierzchłe wargi. Wtedy nie zwracałem tu uwagi, ale nie pachniało też od niego trupem, a wodą kolońską. Nekrokucyk westnął ochryple, przyprawiając mnie o dreszcze i wrócił do swojego napoju. Wszędzie uprzedzone sierściuchy, z każdym wypowiadanym przez niego słowem, wpadałem w drgawki, ale wydawał się spokojny i nie zwracał już na mnie uwagi, wracając do swojego drinka. Podniosłam się niepewnie i wróciłam na ten sam stołek. Jaki potworny wypadek musiał mu się przytrafić? Nigdy nie widziałem tak zniszczonego kucyka, nawet na naszym oddziale emerytalnym w stajni. Nie mogłam się zebrać na słowa, tkwiąc w sprzeczności, by na niego patrzeć i by uciekać. Napatrzyłaś się już? To spływaj, znów się odezwał, co sprawiło, że wreszcie wyrwałam się z mojego małego transu. Przepraszam, ja po prostu nie chciałam. Przepraszam, ale co ci się stało? Kuc westchnął raz jeszcze i dopił duszkiem, pomijając słomkę, swój napój. Był zdrowo poirytowany, co sprawiło, że skuliłam się jeszcze bardziej. Popatrzył na mnie jeszcze raz i otaksował mnie spojrzeniem i jego wzrok jakby złagodniał. Ach, jesteś ze stajni, przepraszam. Myślałem, że jesteś kolejnym mądrym sierściuchem, chcącym zakpić sobie z kula. Kula? Wreszcie udało mi się po chwili wykrztusić. Tak, kula. Pewnie jeszcze żadnego nie spotkałaś przede mną.
Hul to kłód, z którego ona promieniowała i nie miał tego szczęścia, że umarł. Promieniowanie nas przemieniło, sprawiło, że nie starzejemy się, ale nasze ciała nie są nieśmiertelne. Wiele z nas zdziczało, zamieniło się w bezmyślne potwory, inne są jak ja. Przykro mi, czy to boli? Teraz już nie, ale na początku ból był niesamowity. Teraz boli tylko tutaj, postukał kopytkiem w swoją głowę, a potem w pierś, w serce, a czasami też tutaj. Spuściłam głowę, a po chwili za kontuar weszł White Saber. Zdawało się patrzeć na Kula bez żadnego uprzedzenia. Chcesz coś zjeść, czy jeszcze ci nalać? Spytała go z troską w łosie. Nie, dzięki, nalej mi tylko. Poczekałam, aż wysączy parę łyków, by dać mu chwilę przed następnym pytaniem. Ty jesteś Black Gallant, prawda? Wczoraj słyszałeś mi cię w radiu, uratowałeś Wellsprings. Tak, to ja, wielkie mecyje. Dałem tylko ostrzeżenie. Nie spodziewałem się, że kuciki zrobią kontratak. Pewnie te mega kuce by mnie dorwały, gdyby nie to. Wydawało się, że coś go w tej sprawie trafiło. Jesteś bohaterem. Uratowałeś całe miasteczko, zakrzyknęła White Saber, choć po chwili chwyciła się za głowę. Widać jednak miała lekkiego kaca. Nie jestem. Spytaj któregokolwiek z tych, co mi przyszli z odsieczą. Jestem tylko prostym królem. Skoro skorzystali z mojego ostrzeżenia, to fajnie, nie jestem bohaterem. Gdy tak obok niego siedziałam, musiałam stwierdzić, że jest całkiem sympatyczny. Nie wolno go było oceniać po wyglądzie, choć i ten nie wydawał się aż tak okropny, gdy się dłużej na niego popatrzyło, a wtedy okazywało się, że jest bardzo skromny albo zgorzkniały. Gallant otworzył się nieco, gdy White Saber postawiła mu butelkę bourbona Mad Stallion, na którą co jakiś czas patrzył maślanym wzrokiem. Przyznam, że nawet czując do niego sympatię, wydawało się to nieco dziwne, jak tak robił. Skwitowała to wszystko słowami, że przynajmniej w jej oczach zarobił na darmowe picie. Odpowiedział mi, że jest bardzo starym królem i że tacy jak on się nie starzeją. Powiedział, że pamięta czasy księżniczek. Przed wojną robił ubrania, sądząc po tym, jak zadbany i ślicznie połatany był jego prochowiec. Nie kłamała ani trochę. Wydawało mi się smutne, że był tak stary i stracił wszystkich, których kiedyś mógł znać. Było to coś, z czym mogłam sympatyzować. Wyraził współczucie z powodu mojej sytuacji i nawet powiedział mi, że kiedyś sam miał miejsce w stajni, ale nie zdążył, zanim spadły bomby Balfire. Więc wilki porwały twojego chłopaka? Niedobrze. Jeżeli młody nie będzie się umiał dostosować, to będzie z nim u nich krucho. Ale też słyszałem, że wilcze carstwo próbuje chwytać kucyki z feedbackami i oferuje za takich niewolników duże pieniądze. Nie wiadomo tylko, po co im tacy. Jeżeli twój chłopak jest im potrzebny, to powinien jakoś wytrwać. Nie załamuj się. Jego uśmiech był upiorny, ale czułam bijące od niego ciepło i życzliwość. A jak myślisz, dałoby się go jakoś odkupić? Długo ważył moje słowa. Patrzył w dno swojej szklanki, wciąż jeszcze do połowy pełnej bourbonu i myślał. Nie, nie odkupisz go. Moja mina musiała wyrazić niesamowite przybicie i obraz nędzy i rozpaczy. On jednak po chwili znowu uśmiechnął się upiornie, ale można go odbić. Uśmiech wykwitł nagle na mojej pyszczku. Po prostu nastał i nie chciał minąć. To, co powiedział, było najwspanialszymi wieściami, jakie słyszałam od 2 dni. Musiałabyś zorganizować sobie drużynę, a do tego raczej potrzeba pieniędzy, młoda, więc nie napalaj się tak. Nie powiem, najbezpieczniej by było, gdybyś przyjęła pracę tutaj, White Saber, jak ci proponowała, ale jak się nie boisz i jesteś gotów ryzykować, zajmij się zbieractwem, jak większość podróżujących po pustkowiach. Potem będziesz musiała go odnaleźć. To też swoje będzie cię kosztować, zarówno wysiłku i kapsli, ale przede wszystkim zdejmij z siebie ten kombinezon i ubierz się w coś, co zakryje twój feedback. Przytuliłam go. Z bliska dało się wyczuć zapach starego płótna, ale nie był to jakiś straszliwie odrzucający odór, tylko delikatny akcent. Hul umilkł wtedy i zesztywniał cały, ale niedługo się rozluźnił. No hej, spokojnie, za młoda dla mnie jesteś, zażartował. Nieco to zabolało, ale wiedziałam, że nie miał na myśli niczego złego.
Po prostu bolało mnie wspomnienie Coldbrew. W przeciwieństwie do tej tutaj przepięknej klaczki barmanki, puścił się lotnie oko do Whitesaber, czym przyprawił na sobie odreszcie. Czy strudzony życiem kul były w stanie gładkim słowem i szarmacją zdobyć twoje niespotykane już w tym świecie wdzięki? Myślałem, że Whitesaber zaraz mu da z liścia. O dziwo, tak się nie stało. Magią objęła jego szklankę i zaczęła ją czyścić szmatką. Nic z tego, kochasiu. Słodki jesteś i dużo ci to miasteczko wisi, ale do mojej stajni drogi nie znajdziesz. Odpowiedziała mu podobnym mu tonem, choć do granic możliwości zironizowanym. To już, jak to mawiano kiedyś w Prans, odpowiedział tylko, kładąc kopytko na swoim sercu. Wybacz staromodnemu ogierowi, że próbował zdobyć serce tak pięknej klaczy. Patrzyłam na nich z rozbawieniem. Oboje odnosili się do siebie grzecznie i po ostatniej odpowiedzi Galanta marsowa mina Whitesaber zelżała i uśmiechnęła się ciepło na jego komplement, chociaż nie dała mu żadnego znaku, że mógł jej się spodziewać. Musiałam przyznać, umiał mówić. Barakuda dostała zadanie zabrania mnie do tutejszego sklepu z ubraniami, a potem do doktora Killerdoza po przydatne leki, podczas kiedy Whitesaber zajmowała się wracającym do życia barem. Odkupiła ode mnie wszystko, co nie było bronią i dała mi za to dużo kapsli i kluczyków. Czułam się źle, bo Whitesaber płaciła 1,5 wartości wedle odczytów mojego pipkolta, ale nie dawała mi zaprotestować. Zostawiła mi broń, mówiąc, że klacz na pustkowiach, nawet w miasteczkach, musi mieć się czym bronić. Wydaje mi się, że rozumiała, że nie mam zamiaru czekać, aż już zbieram powoli odpowiednią sumę. To mogłoby zająć lata, a ja chciałam działać natychmiast. Sklepik był drewnianym domkiem z przeszklonymi witrynami z przodu, wyglądającymi jakby deszcz był jedynym, co je od czasu do czasu myło. W zasadzie były tylko odrobinę czystsze niż te, jakie były na stacji paliwowej. W środku urzędowała jakaś pomarańczowa klacz, w ciemniejsze ciapki, dosyć podobne do tych, jakie miała na sobie dr Faithlight. To kazało mi się zastanawiać, czy nie są przypadkiem jakąś odległą rodziną. Witamy w Lechik, oferujemy kropierze i ladry, jak i inne materiały biernej ochrony. Zbliża się zima, oferujemy więc też promocje na zimowe kropierze i czapy. Kup kropierz, czapa gratis. Sklep był całkiem pokaźnie zatowarowany. Było tu dużo grubych ubrań, jak mi powiedziano, ze skóry braminów, czyli dwugłowich krowostworów, więc tak się nazywało to zwierzę, z którym podróżował Piggy Bank. Dowiedziałam się, że karawany z użyciem braminów były bardzo popularne, bo zwierzęta te mogą nosić na swoich barkach wielokrotność swojej wagi bez większego wysiłku. Są wierne i że z ich odchodów pozyskuje się jakiś narkotyk zwany odlotem. Tego ostatniego nie chciałam wiedzieć. Miała też jakieś ladry. Bez ogródek barakuda wzięła metalowy pancerz i zarzuciła go na mnie. Kopytka ugięły mi się pod jego ciężarem i przewróciłam się na ziemię z łoskotem. No, to już wiemy, że ladry to raczej nie dla ciebie, zachichotała barakuda. Prosperity, daj jakiś dobry kropierz. Pamiętam, że miałeś kiedyś taki skórzany z wszywanymi płytami ze stali. Prosperity, bo tak nazwałaś się ziemna klacz, będąca sklepikarką, na chwilę zanurkowała pod ladę i wyłoniła się spod niej, trzymając w pyszczku wyglądającą na ciężką, czarną, spłowiałą, skórzaną kurtkę. Po założeniu nie była jednak aż tak ciężka. Miała regulowane paski, co pozwoliło mi się w nią dobrze ubrać i sprawiała wrażenie groźnej. Teraz posłuchaj dobrze twojej barakudy. Pancerz nie czyni ci nieśmiertelną. Strzał w głowę i bach, nie żyjesz. Większość kul spokojnie przebije te płytki, więc też nie myśl, że nagle przyjmiesz pocisk na klatę i pobiegniesz dalej. Akurat to była kiedyś kurtka policjanta z drogówki. W środku ma podszyty powelar, więc większość małych kalibrów raczej nie spenetruje jej. Ta powelar. Barakuda wydawała się poirytowana. Jasne, nie spenetruje, ale jak dostanie kulą w pierś, to żebra i tak jej połamie.
Tak więc pamiętaj, Sparklow, choćbyś nie wiem jak była wspaniała i jaki miała odjebany w kosmos nadr, nie jesteś stylem rangerem i kulą masz się kłaniać, jasne? Tak, rozumiem, będę ostrożna, powiedziałam nieco bardziej pewna, niż wskazywał na to mój głos. Jeszcze mniej pewna się stałam, gdy przyszło do płacenia. Barakuda utargowała prawie ćwierć ceny w dół, ale to i tak pochłonęło to niemal połowę moich kasni, a przede mną była jeszcze wizyta u doktora Fillerdos. Dom doktora był inny, był w stylu aplzosańskim, który kojarzyłam z lekcji historii. Miał pomalowane na biało ściany, był niesamowicie czysty z zewnątrz, choć ogródek zasielały różne elementy ze złomowanych maszyn i miał lśniące okna. Jakaś kwaśno-zielona klaczka siedziała na werandzie i kołysała się w fotelu bujanym. Obserwowała nas bacznie, a gdy podeszłyśmy, wstała, zsuwając z siebie pled, poprawiła kowpoński kapelusz i podtruchnęła do drzwi. Witaj, jestem Ashtray, asystentka tego tu doktora. Jakiś macie tań teraz? Barakuda wystąpiła naprzód, a ja skrzywiłam się na potworny akcent Ashtray. W ogóle jej rodzice musieli jej nie kochać. Aż wiemy, powtarzasz to zawsze, jak ktoś przychodzi, nieważne czy obcy, czy swój. Jak tam doktor? Mam nadzieję, że nie narzeka po ostatniej wizycie. Między dwiema klaczami niemal iskrzyło, gdy ścierały się wzrokiem. Barakuda zadowolona z czegoś, co chyba Ashtray potraktowała jako przygane, a ta druga z wyraźną nienawiścią. Ja nie do końca zrozumiałam, o co chodziło, ale widać było, że klacze się nie lubią. Ashtray, tyle hazy chi mówiłem, nie dokuczaj gościom. Głos uciszył obie klacze, choć Barakuda uśmiechała się lubieżnie. Z domku wyszedł szarogier jednorożca. Miał szarą grzywę przetykaną pasenkami koloru zakrzepniętej krwi, ukryty za okrągłymi okularami turkusowe oczy i nosił śnieżno-biały kitel lekarski. Nie miał połowy prawego ucha, ale wydawał się sympatyczny, jak na kogoś o tak groźnie brzmiącym imieniu jak jego. Jego twardy akcent dodawał tylko do jego wizerunku kogoś, z kim nie należy zadzierać. Fillerdos był tutaj lekarzem już od 20 lat i jakkolwiek czas obchodził się z nim łaskawie, był już ogierem, którego kwiat wieku chylił się ku końcowi. Przypominał mi mojego tatę, spokojnego, dojrzałego, zawsze widzącego co zrobić, a jeżeli nie wiedzącego, to domyślającego się. Kiedy usłyszał, że jestem ze stajni 69, od razu zaproponował mi pełen zakres badań. Był sprawdzić, czy nic mi nie jest. Nie do końca ufałem lekarzom po tym, co stało się Save Life w 69, ale gdy Barakuda posłała mi spojrzenie mówiące, że jest w porządku, pozwoliłam na to. W moim zdziwieniu badanie potrwało nieco mniej niż 5 minut. Doktor zajrzał tylko na mój pipkolb i pokręcił pokrętłami i powciskał parę przycisków. Na moich oczach rozblokował program diagnostyczny. Pipbaki i pipkolty to niesamowite urządzenia. Spachplok. Widzę, że będziesz potrzebować tego programu. Jesteś upchana jak rasowy podróżnik. Powoli przyzwyczaiłam się do jego ciężkiego akcentu. Jak będzie cię coś boleć, to w tym programie znajdziesz o tym informację. Pomocnik też dla lekarza. Jesteś zdrowa, choć powinnaś trochę więcej jeść. Gdy już powiedział, ile powinnam przybrać na wadze, by być w pełni zdrową, przeszliśmy do handlu. Barakuda znowu okazała się nieopisaną pomocą. Co prawda, Fillerdos nie zrobiła ni razu niczego, by mnie oszukać, ale proponował mi standardowe leki i używki. Barakuda stwierdziła, że im mniej będę miała pod kopytkiem tych uzależniających używkowych, tym lepiej. Kupiliśmy zestaw napojów leczniczych, trochę bandaży z ładunkiem magicznym i 6 torebek z pomarańczowym antyradem, lekkim wypłukiwującym skazę. Fillerdos zrobił mi przy okazji małą pogadankę na temat leków z właściwościami uzależniającymi. Wszystkie miały dość dużo negatywnych efektów, ale też każde dawały jakieś profity. Przekonał mnie, bym kupiła jedną hydrę. Powiedział,
że miny i granaty nie są rzadkością na pustkowiach, a hydra, pomimo wpuszczenia w ciało dużej dawki skazy, źródła wszelkiej mutacji oraz zaburzania działania gospodarki hormonalnej, pozwalała na odtworzenie świeżo utraconych części ciała. To był najdroższy mój zakup, ale przemawiała do mnie zasada, że lepiej mieć i nie potrzebować, lub nie mieć i potrzebować. Lerdos za odpłatą nauczył mnie też, jak reagować w przypadku ran podczołowych, by się nie wykrwawić i w jakich sytuacjach nie wolno używać napojów leczniczych. Musiałam przyznać, że był bardzo dobrym lekarzem, o wiele sympatyczniejszym od Dr. Save Life i innych w stajni. Na zewnątrz z rynku dobiegły nas wyszczekiwane, głośne słowa. Psy mnie znalazły. Pies był mały, mniejszy ode mnie. Był bardzo włochaty, ubrany w ciasno upięty szary mundur z czerwoną szarfą. Głośno wyszczekiwał słowa. Miał brązową, długą, kudłatą sierść, która na pysku układała się tak, że tworzyła specyficzne woziska pod jego nosem. Nie wydawał się groźny, nawet pomimo pistoletu w kaburze na piersi. Jego dwaj kompani, duże szare psy o krótkiej sierści, bardzo przypominając tego olbrzyma, który złapał Coldbrew, byli o wiele bardziej przerażający. Na plecach mieli karabiny ogromne, nieprzystosowane do używania przez kucyki, ale zamiast nosić mundury, jeden miał czerwoną bandanę na głowie, a drugi takiegoż koloru opaskę na prawej przedniej łapie. Gdy obaj psi ochroniarze rozglądali się czujnie po mieście, malec, szczekając, zwracał uwagę kucyków. Znów słyszałem ten dziwny, warczący akcent, sprawiający, że niektóre sylaby drżały wypowiadającym je gardle. Kucyki Wellsprings, Ataman Wildblood pragnie obwieścić, iż poszukujemy zbiega. Klacz pomarańczowa o fioletowej grzywie północną wchodzącej barwy. Nosi na kopycie pipback i ubrana była w stajenny kombinezon. Zamarłam. Znali mój opis, szukali mnie. White Saber mówiła, że będą, ale nie sądziłam, że tak szybko. Winna jest śmierć oficera karmazynowego przepływu, wysce urodzonego wilka, a trop wskazywał na podróż w stronę waszej mieściny oraz Goodwill. Ataman obiecała nagrodę pieniężną za schwytanie jej zdrowej całej i doprowadzenie jej do Derbyshire. Przewidziana jest nagroda w wysokości 2500 kapsli i tygodniowych zapasów świeżego pożywienia lub równowartości w kapslach i kluczykach. Ukrywanie poszukiwanej spotka się z odwetem karmazynowego przypływu. Killer Dos podszedł do mnie przy oknie i kopytkiem schował mnie za ścianę. Drugie przyłożył sobie do ust i pokazał mi, bym była cicha, ale wtedy ktoś krzyknął i to zwróciło naszą wspólną uwagę. Ashtray truchtała w stronę psów i kopytkiem wskazywała na dom doktora. Tam jest! Przyszła dziś do doktora, nie miała kombinezonu. Dumkompf, szpachpluk, natychmiast schowaj się na górze. Doktor wskazał mi kopytkiem schody. Powiem, że czym chnęłaś oknem od kuchni, barakuda, uciekaj tym oknem. Zrobiłam jak kazał, weszłam do jego pokoju i po cichu podreptałam do okna ze zasłonkami. Wyjrzałam ze ściany i patrzyłam przerażona, jak psy biegną z domku i jak doktor wychodzi im naprzeciw. Słyszałam, jak zapewniał ich, że nie ma mnie w środku, ale one i tak tam wpadły. Uciekła przez okno, szwajne hunde. Doktor krzyczał już w domku, gdy psy do niego weszły. Podsunęłam się pod framugę drzwi od pokoju. Za drzwiami był jeszcze mały balkonik ze schodami i mogłam ich dobrze słyszeć. Wynocha, precz, raus! Niemal słyszałam ich dyszenie. Bałam się niesamowicie. Magiem odpięłam kaburę i wyjęłam drżący wymuśnicki pistolet. Kliknął mechanizm odbezpieczenia. Z dołu dobiegło warknięcie psiego Herolda. Słowa wypowiadane w obcym języku. Usłyszałam ciężkie, szybkie kroki na schodach i wycelowałam pistoletem drzwi, odsuwając się od framugi. Doktor krzyczał, a wielki szary kształt przesłonił mi widok. Chciałam włączyć sac, ale zanim ten zadziałał, zostałam uderzona barkiem. Pistolet wystrzelił w powietrze i poleciał przede mną w stronę okna. Usłyszałam brzęk szła,
i używałem jasność i przeszywając ból w zwalnianym niemal do zera czasie sad, mogłam rozejrzeć się magicznym okiem. Szary pies wyrzucił mnie przez okno, pistolet rozbił szybę, a ja przeleciałam dalej. Czułam ból w głowie i w barkach, najpewniej od potłuczonego szkła. Leciałam w dół ku ziemi, a w uszach dzwoniła mi dziwnie uspokajająca nuta. Czy tak miała wyglądać śmierć? Postanowiłam nie dać się i zrobić coś przed niechybnym uderzeniem. Skupiłam zaklęcie na szarym psie. Olbrzym zastygł akurat w momencie wyskakiwania przez okno za mną. Powzie świadczącej o tym, że sięga po karabin na plecach. Zakolejkowałam 5 strzałów w głowę. Długo wahałam się nad potwierdzeniem wykonania kolejki. Jest sołdat. Wydawał się jednak zagrożeniem, którego nie mogłabym powstrzymać słowami. Z ciężkim sercem wyzwoliłam zaklęcie. Czas nieco zwiększył swój bieg. Pistolet obrócił się w mym magicznym uścisku i skierował się prosto na lecącego na mnie szarego psa. Wtedy rozbłysk ognia z lufy sprawił, że oczy psa się rozwarły szeroko. Kula go chybiła, jedynie zadrapując jego garbaty grzbiet. Druga kula trafiła go w oko, trzecia w ucho, czwarta trafiła go w nos. Widziałam w zwolnionym tempie, jak w rozbryzgu krwi kula rozorała jego pysk i utkwiła między jego oczami. Gałki oczne wystrzeliły z oczu dołów, gdy pękło jego szkło. Sad wyłączył się. Zamknąłem oczy, ale w chwili uderzenia rozbłysk bólu sprawił, że widziałem światło o mocy 1000 słońc. Odbiłam się od ziemi i poleciałam dalej, zatrzymując się na jednej z rozebranych maszyn w ogródku doktora Killertoes. Bolały mnie grzbiet i głowa i miałem rozmazany wzrok. Wstałam ledwo na kopytka. Mój EWS wskazał, że mam uszkodzone jedno kopyto, ale nie zwróciłam na to należytej uwagi. I to był błąd. Moja noga eksplodowała bólem, gdy postawiłam ją na ziemi i obciążyłam, po czym przewróciłam się. Jakieś głosy dobiegły z oddali, ale były przyćmione przez szum, jaki miałem w uszach. Leżąc na boku i płacząc z bólu, widziałam, jak z domku biegną w moją stronę Harold i drugi szary pies. Druga szara plama wleciała nieopodal i nie ruszała się. Usłyszałam głośny dźwięk, wzrok powoli wracał. Ziemia przed psami wybuchła małymi kraterami. Nie mogłam ruszyć głowy z bólu, ale po chwili na linię mojego wzroku wszedła czarno-szara postać. Psy patrzyły na nią zdziwione. Widziałam, jak doktor cofa się do środka swojego domku w pośpiechu, jakby czegoś szukał. Czarna postać zaczęła iść przed siebie. Zaczynałam tracić przytomność. Świat eksplodował kolorowymi mroczkami. Piasek, na którym leżałam, grzywa i ogon szarej postaci z żółtych stały się zielone. Pipkolb zaczął stukać i wyświetlać jakieś ostrzeżenie, ale nie mogłam nawet skupić wzroku, by go zrozumieć. Nagle świat rozbłysnął mocnym światłem, a ja odpłynęłam. Świat bolał, patrzenie na niego również. Obudziłam się w pokoju White Saber. Poznałam to po niej, siedzącej przy oknie i wypatrującej przez nie zatroskanie. Obok niej siedział na krześle Belgalant, szary kowpoński kapelusz z szerokim rondem przesłaniał mu oczy i z pyszczka sterczała mu fifka na papieros. Z niedopałkiem na końcu. Za oknem było już ciemno, a pokój oświetlała lampa naftowa. Spróbowałam coś powiedzieć, ale z ust wyrwało mi się chrapliwe coś, brzmiące podobnie do głosu Galanta. White Saber natychmiast się poderwała i do mnie podeszła. Sprawdziła moje czoło, pewnie w sprawie temperatury, a potem zajrzała na mój pipkolb. Black powoli podniósł dron do kapelusza i spojrzał na mnie. Jego oczy fosforyzowały na niebiesko w mroku. Było to nieco przerażające, ale wydawały się przez to ładne, niebezpieczne. White Saber mnie przytuliła, a Galant dosunął z powrotem rondo kapelusza na oczy. Klacz miała zacieki pod oczami, jakby płakała. Spartlok, dobrze, że się obudziłaś. Przytuliłam ją jednym słabym kopytkiem i poklepałam po plecach. Coś było nie tak. Co się stało? Wykrztusiłam. Pamiętam tylko blask. Galant ruszył ci na ratunek, jak tylko usłyszał, jak Ashpray wołała psy. Killerdos zajął się tobą potem i udzielił pierwszej pomocy. White Saber była nieco wstrząśnięta.
Doktor był tak wściekły, że myślałam, że zatłuczę gołymi kopytami, aż traj. Miałaś sporo farta, ale nie możesz tu zostać. Psy tu wrócą, gdy nie wróci ich Herold. A potem co zrobił Black? Raczej nie będzie w tym mieście przyjemnie. Wszyscy się go boją. Galant tylko potaknął i ukrył pyszczek pod kapeluszem. Uratował mnie. Kucyki się go potem bały? Galant to dobry kucyk, ale jest straszny. Musicie stąd odejść, Spartlock. Jej głos uderzył we mnie nieziemia, gdy wyleciałam przez okno. Próbowałam się podnieść i udało mi się to, ale zabliźnione rany po odłamkach szkła wciąż bolały. Zbliża się zima, Spartlock. Odezwał się spokojnie, nie podnosząc wzroku Galant. Trzeba gdzieś przezimować. Znam jedno bezpieczne miejsce, gdzie nie dopadnie cię w trakcie zimy. Przypływ. Ale musimy wyruszać jutro. Mówisz, że chcesz odbić z rąk przepływ swojego chłopaka? Tak. Mój głos nie wydawał mi się zbyt przekonujący. Chcę. Milczenie trwało długo. Libry zdołała wstać i podać mi szklankę z parki coli do napicia się, tym razem bez alkoholu. Galant wyjął nowego papierosa i umieścił w piwce, jednocześnie podpalając. Wypuścił z siebie kłębek dymu i spojrzał na mnie tymi świecącymi oczami. Jestem skory dla ciebie pracować, powiedział wreszcie. W zamian za podział w jedzeniu, jakie zdobędziemy, i w ewentualnych łupach z eksplorowania ruin i z zabitych napastników. Jesteś sama, a musisz stąd uciekać. Jesteś dobrym kucykiem i potrzebujesz każdej pomocy. Co ty na to? Pytanie zawisło w powietrzu, niczym dym z jego papierosa. White Saber patrzyła na mnie wzrokiem, który mówił, że chce, żebym przyjęła tę propozycję. Black wciąż na mnie patrzył. Wydawało się, że czeka, bo nie mrugał. W końcu potaknęłam w milczeniu głową i przewróciłam się na bok, próbując wstać z łóżka. Bandaż na prawej nodze był zaczerwieniony, ale nie czułam już jej bólu. Zakręciło mi się nieco w głowie, ale ustałam. Potruchtałam do siedzącego Blacka i podałem mu kopyto na potwierdzenie naszej umowy. Umowa stoi, ruszamy z rana. Przypis, następny poziom. Broń palna, wzrost umiejętności o 10%.